Tak, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym wideoraporcie w Dreamcar. A w dzisiejszym wideoraporcie przypomnimy bardzo ważną kwestię. No słuchajcie, w Dreamcar renowacja płyty podłogowej, czyli obróbka strumieniowościerna, usuwanie korozji, walka z rudą, bo już jest, czyli nie trafiło auto do nas nowe, tylko jednak jesteś klientem, który odkupił ten samochód, bądź dopiero przypomniałeś sobie o tym, że jednak zabezpieczenie antykorozyjne to nie jest temat, który warto bagatelizować w naszych warunkach środkowoeuropejskich i chciałbyś wykonać to rzetelnie. Dlatego trafiasz do naszej firmy, do firmy Dreamcar. I my teraz oferujemy minimalny standard, który tak naprawdę można powiedzieć narzucamy troszkę klientom. Z racji tego, że zrobić usługę, dać na nią 5 lat gwarancji na piśmie i nie dać sobie zaszmacić nazwiska byle jaką robotą, jest konieczne narzucić klientowi standardy, które tak naprawdę umożliwią nam wykonanie tej usługi tak naprawdę zgodnie ze sztuką. I teraz tak, prezentacja Mitsubishi Outlander, który widzieliście w miniaturce, to jest nasz pacjent i na nim zaprezentujemy właśnie, przypominając, wariant usługi w wersji podstawowej renowacji płyty podłogowej w Dreamcar. Będzie w tym filmie prezentacja. Po pierwsze, demontaż tylnego zawieszenia, rozbiórka tego zawieszenia na części pierwsze, praca przy elementach eksploatacyjnych, które no, wymagają tego i są do wymiany. Wymiana śrub mimośrodowych, by można było wyregulować i dokonać pełnej geometrii na końcu usługi. Praca przy płycie podłogowej, po zdemontowaniu zawieszenia zbiornika paliwa, elementów elektroniki, wężyków, przewodów, odsłania nam się ta płyta i możemy dojść do każdego zakamarka. Podkładowanie, podkład epoksydowy, wysokocynkowy. Omówimy, dlaczego taki. Konserwacja. Czarna, firmowa konserwacja. W tym wariancie, gdzie ściągamy i to zawieszenie, jest to minimum, że to zawieszenie zawsze ściągane i rozbierane, nie ogranicza nas to do tego, by wykonać tą usługę już później w dowolnym materiale, jaki klient sobie wybierze. Czyli od podstawowej konserwacji naszej firmowej kauczukowej w przypadku renowacji, po na przykład masy polimerowe w dowolnym kolorze, bądź miks materiałów między kauczukiem a polimerem, bo też taką opcję oczywiście mamy. W tym wypadku będzie to prezentacja klasyczna. Klasyczna czarna konserwacja firmowa. Mowa Dreamcar, profile zamknięte, zalane woskiem armatnim, lakier położony na elementach zawieszenia, no i woski rozprowadzone, bezbarwne, już później po lakierowanych elementach. To zobaczycie w tym filmie, także wygodnie usiądźcie. Ja Wam już prezentuję pacjenta, jak wygląda. No i lecimy z tematem. Przypominam, 2024 październik, renowacja podwozia, jeśli chodzi o minimalne standardy w firmie Dreamcar, wersja i wariant podstawowy. Lecimy! No i bang, słuchajcie, Masa Mitsubishi jest na stanowisku docelowym. Tutaj ten film będzie prezentował jak najszybciej, jak najkrócej, jak najbardziej rzetelnie warianty standardowe naszej firmy. Dlaczego przedstawiamy i dlaczego ten film zostaje dodany? Bo dawno tego nie było. Dawno nie było przypomnienia, jak wykonujemy standardowe usługi renowacji płyty podłogowej właśnie dla samochodów azjatyckich, europejskich, ale już powyżej 5 lat. Bo zazwyczaj te samochody zawsze są do piaskowania. Ten samochód jest to Mitsubishi, tak jak wspomniałem na ujęciu wcześniejszym, z rocznika końcówki roku 2017. Auto trafiło na tą standardową właśnie usługę renowacji płyty podłogowej. Słuchajcie, ściągnięte zawieszenie tylne to jest minimum. Z minimum by odsłaniała nam się płyta tak naprawdę rzetelnie w całości. Dlatego ten wózek tylny został wyciągnięty. Słuchajcie, ten wózek tylny również będzie obrabiany, ale zanim go obrobimy, trzeba go rozebrać na części pierwsze. Często przy rozbiórce na części pierwsze elementy eksploatacyjne, śruby, gumy, tak naprawdę elementy, które są częściami wahaczy pływających, zostają, rozlatują się w rękach. One są po prostu do wymiany. I często też ta spirala kosztów związanych przy tego typu renowacjach wiąże się z tym, że trzeba wymienić właśnie elementy i części eksploatacyjne tylnego zawieszenia. Ale jest to konieczne. Konieczne jest to, by ta płyta się nam odsłoniła. I pojawiła się nam ruda. Ruda, która jest co parę centymetrów na tym podwoziu. Słuchajcie, w tym modelu samochodu, gdzie rzeczywiście korozja doskwiera i szczerze to nie lubię nawet robić tego modelu auta, ale że ma blachy RDE, to z miłą chęcią nagram taki film prezentujący właśnie ten minimalny standard, żeby przypomnieć jak to jest robione w Dreamcar. To, że korozja na elementach takich naprawdę newralgicznych, jak jakieś tam półeczki, tylne zakończenia progów wewnętrznych, czy to tylna część podłużnic, no to są miejsca, których tej rudy można spotkać już dosyć sporo. Ale jak popatrzymy i przyjrzymy się z bliska, to odparzenia są rozsiane po całym podwoziu. Odparzenia tego KTL-u, odparzenia tego podkładu są widoczne
każdym parchem. Zobaczcie sami, każdy taki pryszcz, który jest przed Wami, to jest właśnie już korozja powstająca na tej płycie podłogowej. Mitsubishi nie należy do najlepiej zabezpieczonych samochodów. Powiem szczerze, że nie tylko nie najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne ma, bo podzespoły eksploatacyjne i części są też średniej jakości, ale o tym nie będzie ten film. Będzie ten film o tym, żeby przedstawić Wam, jak to u nas wygląda z tym minimalnym standardem. Śruby, jak widzicie, również posiadają trochę już nalotów, gdzie świadczy o tym, że ta korozja również w tulejach metalowo-gumowych jest dosyć mocna. Teraz tak, płyta podłogowa ściągnięta ze zbiornika paliwa, elementów tylnego zawieszenia, odseparowane elementy elektroniki, przewody hamulcowe, to wszystko mamy odciągnięte z płyty podłogowej. Ściągnięte elementy dekorów, jeśli chodzi o dekory progów, wał mamy też już opuszczony, zbiornik paliwa wyleciał. Z przodu również mamy już odciągnięte i odsłonięte całe nadkole, gdzie widzimy, jak klarownie wygląda ta płyta, jak ładnie będziemy obrabiać tą powierzchnię, odseparowywując wszelkie detale z tych elementów. W przednim nadkolach jest tylko 2-3 punkty. Korozja, która doskwiera temu autu, jest to korozja, która znajduje się tak naprawdę od połowy do tyłu, bo większość samochodów właśnie tak koroduje. Tutaj już wahacze, mocowania wahaczy wleczonych, jest to gniazdo, które jest zawsze mocno oficie skorodowane, a jak gdy patrzę na nie, to od razu pierwsze, co rzutuje mi się w głowie, wizerunek na przykład podwozia w Mitsubishi Galant, gdzie te mocowania wahaczy wleczonych to wręcz były takim kipiącym elementem. I tutaj nierozłącznie Mitsubishi dalej ma z tym problem, te miejsca i punkty mocujące tak naprawdę nasz układ jezdny dalej są mocno skorodowane i tutaj jest tego dosyć sporo. Analogicznie wygląda to z dwóch stron tak samo. Słuchajcie, spróbujmy włączyć lampę, a nie włączymy, bo jest niski poziom baterii, ale mamy latarkę. Także tak to wygląda na pierwszy rzut oka. I tak jak popatrzymy po tej płycie podłogowej, to wydaje nam się, że rzeczywiście ona nie jest zła. Ale jak przejdziemy kamerą i już wejdziemy nad elementy zawieszenia, które zostały zdemontowane, to tej korozji zaczyna się pojawiać dosyć sporo, jak na samochód z tego roku. Jeśli chodzi o demontaż właśnie tylnego zawieszenia, tak, ono jest konieczne, słuchajcie, jest konieczne jako minimalny standard, by właśnie dostać się do tego, co widzicie, do wszelkich tych punktów we wzmocnieniach, włączeniach, gdzie tak naprawdę ta korozja tylko i wyłącznie kipi. Jak przyjrzymy się z bliska, widzimy te odparzenia, widzimy, jak ona wygląda na tej płycie i jak ich, tych kropek jest mnóstwo. A nakładanie czegokolwiek na taką odparzoną płytę z niestabilnym podłożem, które widzicie, nie da nam nic, bo to po prostu odpadnie. To jest jak z malowaniem ścian w domu. No jak stara farba odłazi ze ściany, to nikt nie kupuje nowej farby i nie nakłada z powrotem tej nowej farby na tą nieprzygotowaną płytę, nieprzygotowaną ścianę, tylko pierw zdziera to, gruntuje, szpachluje i dopiero wtedy nakłada nową farbę. A tu w tym wypadku jest tak samo. Teraz pierw musimy usunąć to niestabilne podłoże, żeby dopiero położyć jakiekolwiek materiały i środki, które nam tutaj zabezpieczą tą płytę i na pewno będą się miały czego trzymać. Bo nie obrabiając tego właśnie w ten sposób, tak naprawdę, czyli tą metodą strumieniowo-ścierną, nie pozbędziemy się odparzeń, nie odnajdziemy wszelkich punktów, które będą świadczyły o tym, że to podłoże jest niestabilne. I co byśmy nie nałożyli, to to będzie odpadać. To będzie po prostu odskakiwać. Analogicznie podłużnica prawa tylna również wygląda tak jak lewa. Punkty odparzeń na tej podłużnicy też są widoczne. Miejsce przy wewnętrznej wlęce progu również jest skorodowane. I tak naprawdę ta płyta jest ewidentnie do piaskowania, ale lajk wchodzący pod podwozie, nie rozbierający tego podwozia z osłon, nie oglądający tego podwozia po myciu, powie, że wygląda cacy, jest może parę punkcików korozji. Ale jak zobaczymy i przejedziemy kamerą po tym nadkolu, to się okaże, że cała ta dolna część tego nadkola jest odparzona. Ten lakier jest odparzony, ta korozja tutaj już jest. To, co już odpadło i się pojawia rudę, to już jest kolejny proces utylizacji. To już jest kolejny wizerunek świadczący o tym, że jest źle. Teraz tak, przechodzimy do kolejnego etapu. Kolejnym etapem będzie piaskowanie. Będzie wcześniej zabezpieczenie również lakieru. Po wypiaskowaniu ta płyta podłogowa, ten samochód wróci z powrotem na kolejne stanowisko. Wrzucimy to zawieszenie na czas transportu na auto. Przetransportujemy samochód na halę, gdzie będą już dalsze czynności, czyli już będzie oklejanie, podkładowanie i tak dalej. I wtedy dopiero rozbierzemy sobie to zawieszenie na części pierwsze i przedstawimy Wam, jak będziemy wykonywać i pracować przy zawieszeniu tylnym, jeśli chodzi o tą obróbkę. Na tą chwilę przypominam, minimalny standard w Dream Car to jest rozbiórka auta do tego stopnia, by ta płyta się odsłoniła, a zwłaszcza ta tylna część, bo tu z tyłu najwięcej mamy problemów, najwięcej mamy syfu. Przypominam,
rocznik, końcówka roku 2017. Outlander, lecimy. No i bek, słuchajcie, mamy to, jesteśmy po piachu, a wizerunek spójrzcie sami. Mówiłem wam coś na temat kropek i odparzeń, które widzieliśmy na poprzednich ujęciach, na podróżnicy lewej, tutaj w tej stronie, na płycie podłogowej było tego więcej. A jak się objawia po piaskowaniu właśnie taka struktura materiału, w której jednak KTL odpadł, a gdzie niegdzie jeszcze nie. Jest to jednak materiał, który został odparzony i był niestabilnym podłożem. Tak, wygląda dokładnie tak. Patrzcie, ile kropek, masa kropek, które świadczą o tym, że to właśnie zabezpieczenie fabryczne było odparzone. Było odparzone i zostało przy piaskowaniu ściągnięte. Tych kropeczek jest naprawdę mnóstwo na tym podwoziu. I wizerunek tego podwozia na pierwszy rzut oka, jak weszliśmy pod niego, świadczyło o tym, że tak, jest korozja rozsiana nad elementami zawieszenia, na krawędziach, punktowo, przy zgrzewach, ale nie mogliśmy się spodziewać tego, że tego niestabilnego podłoża jest tak, aż tak dużo. Zobaczcie, jakie to są place. I teraz na to, nakładając to w innej technologii wykonania usługi zabezpieczenia niż taką, jaką prezentujemy, jakiekolwiek produkty, czyli bez piaskowania i bez usunięcia tej luźnej struktury, przecudowne środki, przenajlepsze, przenajfajniejsze, nie miałyby sensu, bo po prostu odpadłyby razem z tym niestabilnym podłożem. Dlatego charakterystyką naszej pracy jest to, że walczymy u źródła, czyli usuwamy właśnie wszelkie luźne struktury na płycie podłogowej, dopiero nakładając podkłady epoksydowe, wysokocynkowe, które dzięki przemyceniu cynku bezpośrednio oddziaływują na surową stal, izolując anodę od katody. Ale tutaj moglibyśmy się troszeczkę więcej na ten temat rozgadać, ale może to zobaczymy i rozpiszemy na osobny odcinek, bo w ogóle wytłumaczenie, skąd bierze się korozja i dlaczego ta korozja powstaje, to jest materiał na osobny dział. Ale tutaj jeśli chodzi o strukturę prac, które są właśnie wykonane, czyli etap po piaskowaniu, etap, w którym jesteśmy, ta płyta już wygląda naprawdę fantastycznie, srebrna, czysta, uwolniona od wszelkich wtrąceń. Oczywiście wszelkie detale zostały z płyty odseparowane, co umożliwiło nam właśnie dojście w zakamarki, wypiaskowanie tych podłużnic, tych tylnych części, które tutaj były najbardziej skorodowane, do tego, by przystąpić do etapu kolejnego, a więc lecimy na podkład epoksydowy. I w tym momencie zbieramy się ze stanowiska do piaskowania, czyli wrzucamy tylny wózek, zakładamy go, transportujemy szybciutko samochód na halę do lakierowania, dmuchamy, oklejamy i podkładujemy. Także kolejne ujęcia z prezentacji przy podkładzie nakładanym na naszą płytę. Lecimy do kolejnego ujęcia. No i ciach, jesteśmy, proszę Państwa, przy kolejnym etapie. Etap, w którym zakończyliśmy przygotowanie do podkładu. Wydmuchane podwozie, zaoklejone elementy i detale, śrubki, śrubeczki, łebki każdych śrubek, gwinty wewnętrzne, gwinty zewnętrzne, elektronika, kable, wszystko to, co zostało odseparowane od płyty, zostało oklejone i zabezpieczone, łącznie z karoserią, oczywiście od góry, spakowane auto jak do wysyłki DHL-em, ale nie martwcie się, nie odsyłamy je klientowi. Spakowane elementy MacPersonów, elementy gumowe, czy to elementy przewodów hamulcowych, komora silnika również odizolowana i zabezpieczona, nic nie może się zapylić. I to jest auto przygotowane do podkładu. Podkład epoksydowy, wysokocynkowy, no tuż za moment będzie nałożony na naszą płytę podłogową. No i po tym dopiero przejdziemy do kolejnego ujęcia, przedstawimy, omówimy charakterystykę i będziemy brnęli dalej z naszą renowacją w wersji standardowej Dreamcar. Lecimy. No i bank, kolejne ujęcie. Słuchajcie, podkład epoksydowy, wysokocynkowy, wleciał, dwie warstwy, grubo. Materiał z serii materiałów ciężkich. Dlaczego tak? A dlatego, że rzeczywiście litr tego materiału waży ponad 2 kg. Tego cynku zawartego w tej farbie jest bardzo dużo. Gęstość tego materiału powoduje, że malujemy tym produktem tylko i wyłącznie pompami hydrodynamicznymi. Co świadczy też wizerunek na przykład zalanych profil i krawędzi łączeń blach. Słuchajcie, to jest właśnie podkład do takiej gęstości, w której nadmiernie położony robi się struktura falbany, ale że grawitacja powinna powodować, by ten podkład zjechał na dół i zrobiły się tu zacieki, no to dzięki tej gęstości tego materiału jednak materiał jest, ta kaszka się utrzymuje, pomimo tego, że grawitacja wpływa na niego, to struktura materiału i gęstość materiału gwarantuje nam to, że farba się wleje między zakamarki, nie spłynie. No i też rzeczywiście jest to produkt o wysokiej jakości, co potwierdza właśnie ten obraz. Słuchajcie, po pierwsze, zabezpieczone wszystkie elementy, czyli to co na ujęciu wcześniejszym, wszelkie detale, niewymalowane. Piękny, kremowy, żółty podkład, rozlany po całości płyty podłogowej. Podkład też nie jest przypadkiem i jego kolor. Kolor, jeśli chodzi o w ogóle podkłady wysokocynkowe, w ogóle podkłady z serii podkładów ciężkich, zazwyczaj mogą być to na bazie aluminium, na bazie cynków i tak dalej. One zazwyczaj
mają taki srebrny kolor. Tak, oczywiście. Ale my dla kontrastu podczas aplikacji tego produktu, gdy podwozie jest srebrne po piaskowaniu, no to srebrny podkład dla kozi nam nie leży, jeśli chodzi o kontrast i domalowanie go wszędzie. Dlatego barwimy ten podkład właśnie w tą kremową barwę, by był kontrast, by kontrast zachować między srebrnym a podkładem, między srebrnym a żółtym. No i później przy nakładaniu konserwacji docelowej kontrast też będzie zachowany, bo konserwacja jest czarna, czyli należy dokładnie domalować płytę podłogową, żeby ten żółty nie przebijał i już narzucamy sobie takim sposobem działania i taką technologią i procesem działania tą jakość. Jakość usługi, dla której klienci do nas przyjeżdżają. Sami sobie stawiamy poprzeczkę, sami sobie stawiamy trudności, które i tylko i wyłącznie będą utrzymywały jakość naszych usług na najwyższym poziomie. Dlatego też kolor nie jest przypadkiem. No, prezentacja płyty podłogowej po podkładowaniu wygląda następująco. Kolejny etap, jakim będziemy przystępować, jest to konserwacja docelowa czarna, kauczukowa, Dreamcar firmowa, którą znacie już od 12 lat. I od 12 lat nakładamy te produkty i nakładamy naszą firmową konserwację. Też wizerunek aut po renowacji można wpisać na YouTube. 5 lat po usłudze w Dreamcar, 4 lata po usłudze w Dreamcar, 7 lat po usłudze w Dreamcar. Przedstawiają właśnie jakość tych naszych materiałów namacalnie w warunkach takich użytkowych, gdzie autka są używane, nie jest to tylko i wyłącznie obiecywanie i jakieś specyfikacje z komór solnych czy inne dokumenty, które mają nam świadczyć o tym, że produkt jest bardzo fajny, ale w warunkach tak naprawdę naturalnych nie mamy odzwierciedlenia, jak one się sprawdzają, a w przypadku naszej firmy i naszych produktów jest to namacalnie przedstawiane. Także kolejny etap to konserwacja docelowa. Jak zauważyliście, masę otworów technologicznych jest otwartych. Te wszystkie korki zostały zdemontowane dla możliwości cyrkulacji powietrza, który umożliwi zdjęcie profilu zamkniętego. Profil ten będzie wykonywany jako ostatni etap, gdy będziemy mieli już tak naprawdę wszystkie prace przy płycie podłogowej zakończone. Wtedy profil zamknięty zostanie zalany, da nam to pewność, że jest osuszony przez praktycznie 7 dni roboczych będzie ten profil otwarty, dlatego ta pewność jest 100%. Dlaczego też ogrzewanie na przykład u nas, jeśli chodzi o jesienne pory bądź zimowe, są wykonywane w tak zwanych warunkach, gdzie nie jest to wygrzewanie promiennikowe czy punktowe, tylko właśnie dzięki gorącemu powietrzu, jak w komorach lakierniczych, czyli gorące powietrze wprawione w ruch powoduje, że te profile zamknięte się suszą i nic się nie wykrapla. Nie ma tutaj tak znaczących różnic temperatury na materiałach, by to wykroplenie powstało. Lecimy do kolejnego ujęcia. No i bang, jesteśmy przy naszym Mitsubishi i mamy już etap kolejny zakończony, a mianowicie zostały wykonane i rozlane konserwacja i profil zamknięty w płycie podłogowej. Konserwacja w dwóch warstwach położona, nasza czarna firmowa, kauczukowa, no i profile zamknięte, tutaj również jest to obficie zrobione, dolane jest w każdym zakamarku, wykorzystując każdy otwór technologiczny, który został odetkany na samym początku i na pierwszym etapie, gdy płyta podłogowa była tuż po myciu, dla osuszenia tego profilu zamkniętego. Dzięki temu też każdy z tych otworów został wykorzystany jako otwór rewizyjny. Został napuszczony profil zamknięty dyszą 360 na gorąco. Dzięki temu też stan ciekły materiału i produktu umożliwia penetrację każdego łączenia blach w duże zapylenie ze względu na podwyższony stopień związków lotnych. Przy takich wysokich temperaturach, w których nakładany jest profil, też gwarantuje oblepienie się tak naprawdę tego produktu na każdej ściance, dzięki czemu też izoluje. No, po zastygnięciu materiał docelowy zastyga do takiego stanu konsystencji miodu. Dzięki temu też produkt oczywiście nie ma tendencji do tego, by nam brudzić, czyli jakieś kapanie, tego typu rzeczy miałyby się tutaj odbywać. A dodatkowo zapewnia nam też to, że jest tak naprawdę zastygając w profilach zamkniętych, w łączeniach blach, gdzie podczas stanu ciekłego penetruje te łączenia, zastygając też gwarantuje, że wyizoluje po prostu te punkty i te miejsca, dzięki którym po prostu tam się wilgoć nie znajdzie i na przykład w zimie, gdy autko jest na polu, jest na przykład minus 2, w aucie jest plus 18, autko zostawiamy na parkingu, ale wilgoć zaczyna się skraplać, bo gdzieś współczynnik przemarzalności występuje, ta wilgoć się skrapla, jest w stanie ciekłym, spływa do dolnych części, do spustów wody. Często też jeśli spusty wody są albo auto stoi krzywo, w lewo, w prawo, to są tak rozmieszczone, że ta woda nie ucieknie w stanie ciekłym, tylko szuka ujścia i wchodzi między blachy, co powoduje, że nie zostaje w samochodzie, a minusowa temperatura powoduje zamarznięcie wody i rozwiększenie jej objętości, dzięki temu się blachy normalnie rozginają na łączeniach, czyli się poszerzają. No i to jest jeszcze takie zaproszenie korozji.
właśnie na te miejsca korozji, na te miejsca i na te punkty łączeń blach, czyli ta korozja krystaliczna, która też często czasami objawia się w starszych autach, na przykład na dolnych częściach drzwi, na rantach. I to jest zapobieganie. Ten wosk, który został zastosowany, rozprowadzony i rozlany na gorąco, dzięki właśnie temu konsystencji, zastyga w tych miejscach, zastyga i powoduje, że woda albo wysycha, albo zamarza w miejscach, w których jej zwiększenie objętości nie spowoduje nam żadnej szkody, albo po prostu jest skierowana do punktu odpływu, tam sobie odpływa, no i wszyscy są zadowoleni. W ten sposób można chronić nasze profile zamknięte i korozję, i chronić się przed korozją szczelinową. No i słuchajcie, mamy to Mitsubishi gotowe. Wejdźmy pod spód i zobaczmy, jak wygląda płyta podłogowa. Zmontowana już ze wszelkimi elementami, które były do obróbki. Mowa tu o tylnym zawieszeniu, mowa tu o tylnym wózku, o wszelkich elementach wahaczy, rozebrane na części pierwsze, piaskowane i lakierowane. Mamy już to z powrotem zamontowane, odseparowane elementy przewodów, czy to elementy hamulcowe, czy to linki od ręcznego, czy to elektronika. Oczywiście wróciły na swoje miejsce, czyste, schludne, niezabrudzone. Konserwacja rozlana po całości płyty podłogowej tam, gdzie ma być. Woski w profilach zamkniętych oczywiście uzupełnione. Jest to renowacja, która, tak jak po raz kolejny wspominam, jest to usługa minimalnych standardów w firmie Dreamcar, jeśli chodzi o renowację płyt podłogowych. Ma koniecznie być wyciągnięte zawieszenie, wyciągnięty bak, wyciągnięty układ wydechowy, odseparowaną elektroniką i przewodami, jakiekolwiek przymocowane do płyty podłogowej, mają być odciągnięte, by wykonać tą usługę poprawnie. I tak jest właśnie zrobione w naszym Mitsubishi. Oprócz tego oczywiście części eksploatacyjne należało wymienić, walka ze śrubami, śruby mimośrodowe są nowe, są elementy łączników stabilizatora, czy tych krótkie wahacze, które ustawiają i regulują geometrię naszego zawieszenia. Mamy te elementy oczywiście wymienione ze względu na ich stan. I teraz tak, kolejną częścią, którą będziemy wykonywać, jest to po montażu wszystkich podzespołów, po montażu wszystkich elementów, wizyta na okręgowej stacji kontroli pojazdów, gdzie wykonamy linię diagnostyczną, a później geometrię kątów wtórnych, kątów podstawowych. Oczywiście przednie zawieszenie, pomimo tego, że nie było demontowane, można oczywiście wybrać wariant z demontażem zawieszenia, ale tu w standardzie ono nie jest demontowane, nie jest obrabiane, jeśli chodzi o obróbkę typu oczyszczanie gdzieś tam mechaniczne, czy oczyszczanie z piaskowaniem. Jest to potraktowane i wyzolowanie tak naprawdę woskiem tych punktów przedniego wózka, jeśli by wymagał obrobienia i klient by sobie życzył, żeby go obrobić, tylko i wyłącznie obrabiamy takie elementy z demontażem, czyli należało wybrać demontaż przedniego zawieszenia, podwieszanie silnika, rozpinanie maglownicy, rozpinanie MacPersonów i dopiero wtedy przystąpienie do tego typu prac. No okej, mamy nasze Mitsubishi na gotowo. Krótka prezentacja jeszcze naszego pacjenta na zewnątrz, kilka słów na koniec, no i myślę, że efekt końcowy jest zadowalający. Konserwacja jest tylko tam, gdzie być powinna. No i bang, jesteśmy z naszym Mitsubishi Outlanderem na zewnętrznym. Słuchajcie, samochód jest gotowy już pod odbiór dla klienta. Do samochodu załączona jest gwarancja, ale oprócz gwarancji auto przeszło jeszcze przez szereg ciekawych czynności. Po pierwsze, samochód, który miał domontowywane zawieszenie, to zawieszenie również wymienialiśmy w nich części eksploatacyjne ze względu na to, że rozleciały się podczas obróbki, śruby były zapieczone wewnątrz, nie chciały wyjść, trzeba było je wybijać, trzeba było część wycinać, te elementy trzeba było zastosować oczywiście nowe. Oprócz tego, gdy mamy wszystkie elementy i wszystkie podzespoły rozebrane, po pełnej obróbce strumieniowo-ściernej, lakierowaniu i wykończeniu już na efekt końcowy, jeśli chodzi o woski transparentne, jest konieczność po skręceniu wszystkich połączeń śrubowych zweryfikowanie naszej pracy. A weryfikacja naszej pracy jest to też jest to konieczny proces, który trzeba wykonać przed geometrią, czyli przed ustawianiem docelowym geometrii, dlatego wybieramy się na okręgową stację kontroli pojazdów.
Puszczamy samochód przez linię diagnostyczną, gdzie diagnosta wchodzi i weryfikuje wszystkie połączenia śrubowe, sprawdza, czy jakikolwiek luwuzów nie ma, sprawdza ciśnienie w ogumieniach, jeśli chodzi o to, czy samochód ma równe ciśnienie rozłożone, tak jak jest to zalecane według serwisówki i według rozmiaru danych opon. Dopiero wtedy, gdy mamy już te wszystkie czynności wykonane i ten diagnosta po prostu nas sprawdził, osoba, która się tym zajmuje na co dzień, osoba, która wystawia na to dokument, zweryfikowała naszą pracę, po czym umożliwia nam wjazd na geometrię. No i na wjazd na geometrię wjeżdżamy już z zweryfikowanym takim samochodem, 100% pewnym, że wszystko jest w porządku i możemy wtedy ustawiać tą geometrię. I wtedy ta geometria będzie poprawnie ustawiona. Wykonujemy geometrię kątów wtórnych, kątów podstawowych i to wszystko jest oczywiście na papierze i na piśmie. Dlatego taki samochód, taki dokument zawsze otrzymuje od nas i każdy klient, który wykonuje u nas usługę, otrzymuje na piśmie dokumentację z takiego przebiegu prac, w którym przedstawiamy, że geometria jest wykonana poprawnie. Oprócz tego oczywiście wyciąg z linii diagnostycznej. Gwarancja na piśmie, dokumentacja zdjęciowa, no i wideoraporty. Wideoraporty nie zawsze nagrywam do każdego samochodu. Jest to dla mnie hobby, które wykonuję i przedstawiam tym tak naprawdę różne warianty usług w naszej firmie. Dzięki temu też mogę Wam przedstawić, że jest to namacalny, powtarzalność tych filmów jest to namacalny dowód na to, że samochody, każdy jeden samochód tak wygląda po wyjeździe od nas. Oczywiście każdy klient dostaje dokumentację na zdjęciach, która też potwierdza przed rozliczeniem, że wszystko to, co mamy ustalone, zostało wykonane. Z każdego etapu zostało to przedstawione, czyli też omówione, że jest to zrobione oczywiście zgodnie ze sztuką i tak, jak zostało to przed przyjazdem określone. No i wtedy dopiero możemy przejść do kwestii rozliczeń. I tak właśnie z tym Mitsubishi zostało też to tak wykonane, no i też zostanie tak wykonane, bo klient odbiera samochód już kolejnego dnia. I teraz tak, jeśli chodzi o wszelkie prace, które to zostały zrobione i o koszty, słuchajcie, dwucyfrowe kwoty. W zależności od modelu, który tak naprawdę do nas trafia, czy jest to napęd na cztery koła, czy jest to wielowahacz, czy jest to zawieszenie pneumatyczne, czy jest to zawieszenie zwykłe, czy jest tam belka skrętna, czy może jest belka skrętna, ale jest jeszcze z systemem skrętnym, na przykład tak jak w Renault, w Renówkach niektórych, to też jest istotna kwestia, tam też są inne rozwiązania, tam też inne czynności trzeba wykonywać i te kwoty są różne. Do tego dochodzą nam prace z urwanymi śrubami, zapieczonymi śrubami, wymianą części eksploatacyjnych. Te kwoty też oczywiście są rozbieżne. Dlatego kwota zawsze jest, no, jeśli chodzi o ceny, jest dwucyfrowa. To już jest tak naprawdę rozjaśnienie klientom, którzy potencjalnie myślą, że można taką usługę wykonać w ciągu 3 dni roboczych i w kwotach oczywiście jednocyfrowych. Dziękujemy za uwagę i rozwiewamy te wątpliwości, a klientom zdecydowanym zapraszam Was do szczegóły o podanie właśnie marki, modelu samochodu. My przedstawimy Wam, o jakich kosztach tutaj jest mowa. Dokładnie w tym modelu samochodu cena końcowa zakończyła się w kwocie 15 tysięcy złotych dla tego modelu auta i tą kwotę mogę tutaj śmiało podać. Dla innych modeli samochodów należy dzwonić, kontaktować się. Te prace tutaj, to co zostało wykonane, można powiedzieć, że w takich kwotach się dla tego modelu zamknęliśmy. Ok. Dziękuję Wam serdecznie wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Także serdecznie polecam firmę Dreamcar do korzystania z naszych usług. Myślę, że te standardy, jeśli to są też minimum dla Ciebie, jeśli chodzi o wykonanie usługi zabezpieczenia antykorozyjnego, to znaczy, że jesteś klientem, do którego docelujemy te filmy i nasze usługi. Także serdecznie Was zapraszam. Pamiętajcie, Dębica 39200 Dębica 798 843 267 Dreamcar.